No i bang, jesteśmy przy Dodge'u, słuchajcie, Dodge się składa, a zanim się zaczął składać, został rozklejony, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jaki to jest efekt. Tak naprawdę po rozklejeniu każdego detalu, który jest czyściutki, schludny, niezabrudzony, wtyczki, kable, instalacja, elementy podzespołów, które nie powinny mieć na sobie śladów konserwacji, to wszystko jest czyściutkie. Cała rama oczywiście już rozlana tym materiałem typu masy polimerowe, co przybliżając kamerę, rzeczywiście podbija efekt tego materiału o charakterystyce tych pancernych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Przez otwór technologiczny widzicie, jak ładnie tam się rozlewa wosk po całej ramie, bo on jest rozlany wszędzie. Ta rama jest oczywiście wszędzie obrobiona. O, tam na drugą stronę widzę, tam się przebija wizerunek układu wydechowego. I rozkładamy instalację elektryczną po tej naszej ramie. Także wraca wszystko na swoje miejsca. Elementy gwintów i otworów, które nie są wykorzystywane, bo na przykład ten model nie ma danych podzespołów, też nie są zostawione samopasem. My zabezpieczamy je smarem ceramicznym, żeby nie korodowały. No a gdyby była konieczność skorzystania z nich, to też żeby te gwinty nie były zapaćkane materiałem bądź jakąkolwiek farbą, tylko jednak drożne. No i słuchajcie, to samo mamy w tylnej części, też już ładnie tutaj rozkładamy wszelkie te elementy i detale. No niestety po tej konserwacji, która tutaj była kiedyś robiona wcześniej i była to robiona już nieschludnie, wykonana część artystyczna przez wykonawców tej konserwacji, no to się nam tutaj jeszcze przebija wizerunek na przykład gdzieś zapylonych przewodów. Oczywiście z naszej strony pełna kultura, pomimo tego, że nawet to było zabrudzone, my nie będziemy brudzić się przy montażu tego samochodu, również zabezpieczyliśmy te elementy, dlatego na każdym kablu, na każdym przewodzie, na każdym elemencie, na którym nie powinna się znaleźć konserwacja, naszego materiału nie ma. I teraz tak, masy, jeśli chodzi o masy, jeśli chodzi o konserwację wewnątrz, to również ta konserwacja się już znalazła tak naprawdę na naszej płycie. Mowa tutaj o ramie od środka, mowa tu o płycie, jeśli chodzi o tylną pakę. Mowa tu o karoserii, tutaj również mamy wszędzie rozprowadzony ten materiał. Oczywiście rozklejone już wszelkie elementy skrzyni, komory silnika, czy to zbiornik paliwa, powolutku wleciały na swoje miejsce i są już gotowe do dalszych czynności. Zawieszenie. Zawieszenie zostało wylakierowane. Pierwszy poszedł podkład, było czyszczenie, było trawienie, lakier nawierzchniowy, a na końcu zwieńczy wszystko wosk bezbarwny. Tak, będzie to wszystko pokryte jeszcze woskiem bezbarwnym. Nada temu taki troszeczkę matową barwę, z tego względu, że tak się charakteryzuje wosk bezbarwny, wosk suchy. Tak jak widzicie na tych elementach, na przykład pod nakładkami, tutaj również zastosowaliśmy ten produkt, a na końcu jeszcze będziemy się bawić z nakładkami i z uszczelkami gumowymi, które mają uchronić przed wycieraniem tych płotników, czy to z przodu, czy to z tyłu. No i teraz tylna część. Tu pod tylnym zderzakiem pozwoliliśmy sobie tak wyjechać. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda, bo tutaj ta część nie jest całkiem zasłonięta, ale tutaj wyjechaliśmy sobie tym woskiem bezbarwnym pod zderzak, bo to jest taka część, taka miejsce, które rzeczywiście tutaj pył z kół i cały syf tak naprawdę się zawija na tył samochodu i tu jest rzeczywiście narażony na tą korozję. Nawet widać częściowe ślady między przejścia, między jednym a drugim materiałem, gdzie wosk bezbarwny przeszedł na jakieś kropeczki, które były pozostawione po materiale, który był obrobiony wewnątrz, dlatego ten miks materiałów tutaj składa się z kilku rodzajów materiałów i ważne jest to, żeby oddzielić jeden od drugiego podczas zabezpieczania. Od środka błotniki również są zrobione masą polimerową, bo to też jest istotne. Całość tego błotnika z rantami do samej góry również jest obrobione masami polimerowymi. Tylna część ramy, również tutaj jeśli chodzi o ten element, został potraktowany masą polimerową po całości, czyli mamy tą tylną belkę, bo z racji, że to jest właśnie tył samochodu, on jest najbardziej narażony na tą korozję, musi być jak najlepiej zabezpieczony i to również mamy zrobione. Rama, zobaczcie, tam rama od środka, nie wiem czy uda mi się ją wam przedstawić, ale tam rzeczywiście obficie, soczyście widać już przez taką przebija się mleczna barwa wosku, który rozprowadzony został po całości tej ramy. No i teraz druga strona, słuchajcie, no tutaj już mamy też wiązkę elektryczną, rozkładamy. No niestety klipy, ze względu na to, że niektóre elementy zostały tutaj przy demontażu, zostały potraktowane tym środkiem i tą konserwacją, która zakleiła wszelkie elementy mocujące, czyli mówimy tutaj o spinkach, no to musieliśmy sobie poradzić z tym, odpiąć, ale te elementy są do wymiany. Także zamówiliśmy już nowe elementy mocowań przewodów, będą nowe elementy mocowań. Dopiero je będziemy mogli zamontować, dlatego mamy mały przestój, bo musimy się doczekać. Jedynym elementem, który szpeci cały wizerunek tak naprawdę, to jest butla z gazem.
No ale cóż, butla z gazem, podlega gwarancji, także myślę, że tutaj właściciel też będzie to uwzględniał. My tutaj przy gazie nie będziemy się wypowiadać, udzielać od tego stanu na temat tego, jak to powinno wyglądać. To pozostawiamy już w gestii właściciela. Auto ma 2 lata, auto jest na gwarancji, także tu już na pewno z tym sobie poradzi. Okej, okay, no my możemy powiedzieć, że następny etap to jest właśnie montaż. Montaż wszystkich podzespołów, które muszą wrócić. Już zbiornik paliwa jest, za chwilę wlatuje układ wydechowy, osłony termiczne, wcześniej, później układ. A nie, tu akurat odwrotnie. Pierw musi osłona wlecieć termiczna na tył, a dopiero później układ wydechowy, żeby było łatwiej to zamontować. No i tak naprawdę zostały nam nakładki progowe, tylny zderzak, który też jest obrabiany tam woskiem. Zresztą części leżą wszystkie już poukładane na palecie, przygotowywane do montażu. Chłopaki każdy element umyli, wyczyścili, zanim zostanie zarzucony i zamontowany. To musi być czyściutki, schludniutki, zero pyłu, zero piasku. Błotniki, zderzaki od środka, zderzak, cała ta listwa zderzaka od tyłu musi zostać też zakonserwowana. Dopiero wtedy będziemy wszystko ładnie sobie montować. Także czynności trwają i za niedługo, myślę, już będzie końcówka. No, w przyszłym tygodniu pewnie auto będzie gotowe.